Dzień dobry, dzień dobry, witamy was w trzecim odcinku podcastu. Ja się nazywam Igor Mięsiak, ze mną jest Paweł Preneta. Dzień dobry, Pawle. Cześć, witajcie. Witamy bardzo serdecznie. Mamy dla was przygotowane dziś kolejne trzy tematy. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń ostatnich dni. Zamiast jednak, zanim jednak zaczniemy, przypominamy bardzo, bardzo gorąco do i zachęcamy bardzo gorąco do sprawdzania sobie naszych ostatnich publikacji na kanale YouTube. Z okazji Dnia Kobiet został wrzucony między innymi audiobook autorstwa Kołątaj właśnie bardzo adekwatny i bardzo na czasie dotyczący Dnia Kobiet, także jeżeli nie słuchaliście, to zachęcamy bardzo myślę, że warto. Przechodząc jednak do meritum, do tematów, które mamy dziś przygotowane, no to zaczniemy sobie myślę, że od jednego z takich najbardziej aktualnych i najgorętszych, jeśli chodzi oczywiście o naszą polską przestrzeń publiczną. Mowa tutaj oczywiście o strajku rolników. Strajk rolników trwa około od lutego, chociaż tak naprawdę preludium do tego strajku trwa już od dobrych kilku miesięcy. Napięcia narastały, było wiele, wiele zapowiedzi, no i wreszcie doszło do tych strajków kulminacji. Od kilku tygodni, kilkunastu w zasadzie, rolnicy blokują najważniejsze drogi, najważniejsze autostrady. Od jakiegoś czasu zaczęli również protestować w miastach, m.in. w Warszawie, gdzie doszło do dosyć intensywnej burdy pomiędzy policją a rolnikami pod Sejmem. Bardzo dużo tutaj wątków się przeplata i e, protesty są tak naprawdę e, no niesamowicie wielowarstwowe, dlatego w, warto myślę to w szczegółach postarać się e, omówić. Ale Pawle, zanim zaczniemy te szczegóły omawiać, to proszę podziel się jakoś swoimi refleksjami na temat ostatnich dni. Co uważasz na temat reakcji rolników i tak ogólnie rzecz ujmując, czy pos jak postrzegasz te protesty w ogóle? Znaczy, pewnie podzielam trochę taką. E... Sympatię ogólną na lewicy dla grupy, która potrafi zawalczyć o swoje interesy klasowe. Eee, no, dobrze się patrzy, jeżeli ktoś po prostu umie się o to upomnieć. Problem w tym, że interes klasowy protestujących robotników to nie jest interes klasowy pracowników. Bo nasz pracowniczy interes klasowy to jest interes klasowy pracowników tych rolników. Eee, którzy owszem, przechodzą na te protesty. E, też się na nich pojawiają, ale to nie oni je organizują i to nie o ich interesy rolnicy się upominają. E, więc tutaj daleki jestem od takiej pojawiającej się na lewicy sympatii dla, e, dla, protestu, dla, dla postulatów tych, e, tych rolników. E, na pewno warto zwrócić uwagę na to, kto protestuje, bo organizatorami tych protestów są właściciele dużych gospodarstw to są przedsiębiorcy rolni to nie są. Eee, właśnie, to nie jest wiejski proletariat, jakbyście kiedyś powiedziało. To nie są pracownicy, którzy pracują na, e, na kontraktach dorywczo za, w ciężko fatalnych, w często w fatalnych warunkach i za bardzo pie, kiepskie pieniądze. To są ludzie, którzy posiadają przedsiębiorstwa i tak należałoby na nich patrzeć. Też mi się tak wydaje, rzeczywiście, patrząc w ogóle na genezę całego strajku, to ten strajk jest przeciwko, to znaczy tak, przeciwko wielu rzeczom. Tak naprawdę te postulaty i te rzeczy, które są głoszone na tych strajkach, są niesamowicie często ogólne i dotyczą niesamowicie szerokiej gammy w ogóle problemów czy właśnie sytuacji, które jakoś tam, których doświadczaliśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy. Najbardziej czy jednym z najbardziej wybrzmiewających wątków, takim, który jest chyba teraz głównie obarczany za y, problemy różnego rodzaju rolników, no to to jest ten Europejski Zielony Ład. Polityka Komisji Europejskiej przyjęta w zeszłym nie, nie, w 2019 roku to w ogóle było przejmowane jeszcze lata temu, natomiast dopiero teraz zaczęło wybrzmiewać. I jakieś tam rolnicy zaczęli się upominać o jakieś negatywne efekty tej polityki. Czym w ogóle jest ten Zielony Ład? Bo warto to jakoś tam omówić, żeby zrozumieć przeciwko czemu rolnicy protestują. Zielony Ład to jest pakiet taki nowych, zielonych, bardziej ekologicznych standardów, które mają w wielkim skrócie uchronić się nasze rolnictwo, zminimalizować jego, zminimalizować negatywne skutki zmian klimatycznych, która. Które by wpływały na to rolnictwo polskie i które już wpływają na to rolnictwo polskie, bo przez susze rozmaite tracimy miliardy złotych rocznie, przez te bardzo, bardzo mm, niestabilne warunki klimatyczne, w jakich funkcjonujemy. I ten pakiet, właśnie Zielony Ład, ma za zadanie walczyć z takimi czynnikami ma za zadanie je zminimalizować. No i żeby z tymi czynnikami walczyć, no to oczywiście musimy zacząć wprowadzać pewne elementy zielonej polityki, które te czynniki zmian klimatycznych ograniczą. Tak jak powiedziałeś, te protesty są niestety organizowane głównie przez właścicieli tych wielkich majątków rolniczych, takich ludzi, właśnie bardziej zamożnych, których te regulacje najbardziej dotyczą. I tak naprawdę w ich interesie i realizacją ich interesów są, są te strajki, bo jedyne, co tak naprawdę łączy interes tych bogatych, Bogatych posiadaczy, bogatych ludzi, właśnie z, z, z tego sektora rolników, z, z tymi biedniejszymi ludźmi, którzy w tym sektorze pracują. No to i te, pojawia się to też na strajkach, to jest ta taka populistyczna, narodowa niechęć do jakiejś takiej centralnie narzucanej nam polityki z zagranicy. I to się przejawia na tych protestach, to jest bardzo widoczne. To też jest wykorzystywane przez prawicowych polityków, hasła o eurokołchozie, o jakimś tam dyrektywach z Brukseli, które rujnują polskie rolnictwo. No to jest po prostu niesamowity populizm. I wykorzystywanie niezrozumienia tego problemu przez większość ludzi protestujących, zakładam tak, bo widzę te postulaty i widzę też, jak prowadzone są wywiady z ludźmi, którzy w tych protestach uczestniczą, oni po prostu są w dużej mierze zmanipulowani. I to jest ogromny problem, który jest niefortunnie wykorzystywany przez polityków. Ta niechęć do tego, do tego planu, który. De facto ma naprawdę uratować nie tylko rolnictwo, bo rolnictwo tam stanowi 10% tych emisji naszych europejskich, które nasze środowisko zatruwają. No ale ten Zielony ład, to jest szerszy takie szersze, szerszy plan na w ogóle uratowanie całej, całego naszego europejskiego klimatu. Więc suma sumarum, rzeczywiście tutaj. Trzeba to, bardzo istotnym jest, żeby to podkreślić, że te strajki tak naprawdę przede wszystkim służą interesom tym, e, boga, tych bogatszych ludzi, którzy sobie posiadają większe majątki ziemskie i którzy, którzy najbardziej na tych regulacjach tracą, bo rzeczywiście. Te regulacje uderzają w ich interesy, natomiast nie uderzają one aż tak bardzo w interesy tych mniejszych rolników, tych mniej zamożnych, no i tych ludzi też, którzy po prostu w tym sektorze pracują, tak jak powiedziałeś, w często bardzo słabych warunkach, bez gwarancji jakichś tam podstawowych praw. Ich dołączanie się do tego strajku dla mnie jest niezrozumiałe, bo polityka Zielonego Ładu, przed, przeciwko której oni protestują, w dużej mierze no nie wpływa na nich aż tak negatywnie, jak, jak mogłaby. Jak, jak, robi, jak robi to właśnie na, na tych ludzi bogatszych? To myślę, że tak w wielkim skrócie rzeczywiście cała, cały zamysł tego strajku. No ale właśnie, a propos jeszcze tego strajku, to wspomniałem o tej kulminacji w Warszawie. No i nie wiem, czy widziałeś te nagrania i zachowania różnych polityków, i zachowania ludzi protestujących z Warszawy z konkretnymi. Tu chodzi o te wydarzenia podsejmowe. Jak w ogóle oceniasz to wszystko, co tam. Się wydarzyło. Znaczy, to, co się wydarzyło, no, to było dosyć no, gwałtowne starcie między protestującymi a policją. Eee, ja tak mówiłem, no, w Polsce trochę brakuje tego typu eee, aktywnego upominania się o swoje prawa. Mm, nie to, żebym zachęcał specjalnie gorąco do, do tego, żeby, żeby wychodzić na, na, na takie demonstracje i bić się z policją. Natomiast eee, do, to, to są stany, które często widzimy z krajów zachodnich, gdzie jednak te, te demonstracje uliczne ma, mają trochę bardziej eee, Burzliwy przebieg niż w Polsce. W Polsce jest to rzadsze. No tutaj niestety to, to, to nawet nie, wygl... nie, nie wynikało moim zdaniem tak bardzo z determinacji rolników, ile raczej z zaangażowania środowisk skrajnie prawicowych. Bo, bo to one próbują przechwycić, przechwycić ten proces i im to się udaje, bo jeżeli się popatrzymy na liderów tych protestów w, w regionach, to to są często ludzie związani z Konfederacją. I tutaj w ogóle pojawia się kolejny wątek w tym wszystkim, że. Eee, jednym z, eee, poza niezadowoleniem z e, Zielonego Ładu, to jednym z czynników napędzających ten protest jest kwestia ukraińskiego zboża. Które, to, to jest w ogóle sprawa absurdalna w dniu dziś w, w, teraz w 2024 roku, bo od roku obowiązuje import, e, zakaz importu ukraińskiego zboża. Tego, to, to, to zboże już niemal zupełnie nie trafia wiadomo, zawsze trochę gdzieś tam przecieknie te. Zakazy i restrykcje nigdy nie są w 100%. Skuteczne, ale to zboże już od roku nie trafia do nas. Ono co najwyżej przez nasz kraj przejeżdża i czasami te, te tranzyty były wysypywane, bo, bo rolnicy uważali, że to jest na polski rynek. I na tym, na tym e, prawica próbuje budować kapitał. E, uderza w. Ksenofobiczne, nacjonalistyczne nastroje, mówiąc, że to, to ukraińskie zboże psuje na rynek. Przy czym na rynek nie jest psuty przez ukraińskie zboże. Na rynek jest częścią globalnego rynku i to, to jest kwestia urynkowienia gospodarki rolnej. Na całym świecie ceny żywności spadają, więc spadają także w Polsce. Spada, jeżeli spadają ceny żywności, to spada ich spada opłacalność produkcji rolnej i to uderza w rolników. To, to jest, te, tego się nie da, nie da się ukryć, że rolnicy mają powody do niezadowolenia, natomiast te protesty, są, jeżeli chodzi o postulaty, są zupełnie chybione. To, to co mówiłeś, zielony ład. zielony ład. Regulacje, które wprowadza zielony ład, nie dotyczą zupełnie najmniejszych gospodarstw. Są one wykluczone z większości tych regulacji. Więc one nie powinny czuć się zagrożone. Drugi przykład to jest właśnie ten import ukraińskiego zboża, który od roku już tutaj nie... Yy, 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 to zboże już od roku tutaj nie napływa, a mimo tego rolnicy będą blokowali przejścia graniczne z Ukrainą. Ostatnio blokowali przejścia, yy, gdzieś tam przejścia graniczne z Litwą, mówiąc, że ukraińskie zboże jest wwożone na Litwę, a później wraca do Polski jako litewskie. Niewykluczone, że tak jest, ale to znowu to nie jest przyczyna tych problemów, które. Z którymi się rolnicy mierzą. Ja bym powiedział, że rolnicy tak naprawdę protestują przeciwko kapitalizmowi, bo to, co się dzieje, ta sytuacja, w której się znajdują, właśnie wynika z urynkowienia i liberalizacji gospodarki rolnej, gdzie mamy wszelakie umowy handlowe o wolnym handlu międzynarodowym, powodują, że raz mamy Dużo, duży wpływ tego, co się dzieje na rynkach światowych, na, go, na, na lokalną gospodarkę, to jest między, są między innymi te ceny. I jednym z istotnych elementów tego, że, że ceny żywności są niskie, mm, głównie chodzi o zboża, bo, bo tutaj producenci polskich zbóż mają przede wszystkim problem, to jest rosnący eksport z Rosji, która trochę jakby celowo e, w ciągu ostatnich kilku lat zwiększa i to w sposób ewidentnie planowy eksport, e, eksport swoich zbóż przez co obniża ceny na, rynku, na rynkach światowych i to uderza między innymi w polskich rolników. To jest jedna rzecz, a druga, te, te wszelkie umowy uniemożliwiają nam trochę reagowanie na to, bo na przykład pojawiały się takie pomysły, co zrobić z ukraińskim zbożem. Między innymi, no bo jeżeli sprowadzamy to zboże i wprowadzimy na, do, do obiegu europejskiego, to oczywiście to jeszcze obniży cenę, która już jest niska e, i uderzy w, w lokalnych przedsiębiorców rolnych. E, więc myślano, na przykład były propozycje, no to e, skupmy to zboże i wyślijmy w ramach pomocy humanitarnej. No nie można tego zrobić, bo zabraniałem tego umowy międzynarodowe, bo, bo to uderza w, e, właśnie w rynek zboża, bo jeżeli nagle dużo ilość zboża w, e, tak za free się wrzuci, e, wrzuci do pomocy humanitarnej, to, to to organizacje, które zajmują się pomocą humanitarną, nie będą mogły skupić na rynku tego zboża, więc to wpłynie na jego cenę. E. Więc mamy ogólnie taki cały system, który e, powoduje problemy, e, i rolnicy czują się w nim e, pokrzywdzeni. Tylko, że no, i, i, na, i na ich czele stoją, e, stoją korwiniści. E, na, na czele tych protestów, korwiniści z narodowcami. E, ale tutaj, no, t, moim zdaniem, to te protesty powinny być e, przyczynkiem do bardzo poważnych rozmów, jak powinno wyglądać rolnictwo. W czasach kryzysu klimatycznego, bo to jest ważny aspekt, który się zupełnie pomija. Mówimy o tym, co, co jak tam zielony ładna, to wpłynie na tych rolników co z ukraińskim zbożem, natomiast my mamy bardzo poważne systemowe problemy. Od dekad wspierany jest taki model rolnictwa, który jest szkodliwy klimatycznie. Wspiera się przede wszystkim bardzo szkodliwą produkcję, e produkcję zwierzęcą. Ee, wspiera się e, rolnictwo w uprzemysłowionych region, e, rejonach, takich jak, właśnie jak Europa, gdzie ta produkcja jest. Z, wiemy, że jest nieopłacalna ze względu na wysokie koszty pracy, przez co uderzamy w kraje z globalnego południa, dla których przemysł, e, przemysł rolniczy jest istotną gałęzią e, ich gospodarek, e, i my później dotujemy rolników. Rolnicy e, produkują zboże, i w ten sposób pośrednio e, subsydiowane zboże rywalizuje z e, ze zbożem na przykład z głównego Południa. I, i, I powinniśmy to gruntownie przebudować, bo tutaj wyzwania klimatyczne, poza tym oczywiście, że poza naszą socjalistyczną perspektywą, wyzwania klimatyczne wymagają, by produkcja rolna stała się bardziej lokalna. Bo o ile cenowo to się może opłacać sprowadzanie czosnku z Chin, to z punktu widzenia klimatycznego to to jest absurd, który powinien zostać ukrócony. I owszem, to, to, to czasami może uderza... brzmieć, jak właśnie trochę wezwanie do jakiejś e, do, do, do nowego merkantylizmu, ale on trochę jest niezbędny. Z tego względu właśnie, że koszty klimatyczne są olbrzymie. Tego, że ta żywność wędruje z jednego krańca świata na drugi, gdzie e, to często można trafić na różnego rodzaju grafiki, gdzie się pokazuje, że nie wiem tam e, na jednym krańcu świata się nie wiem łowi jakieś ryby wysyła się na drugi koniec świata gdzie są puszkowane i wracają z powrotem do tego samego miejsca. No to w dolarach to się może opłacać, ale w emisjach już się niekoniecznie opłaca. Poza tym tutaj też jest kwestia dużego uprzemysłowiania rolnictwa. Ono jest wydajne wtedy, ale rodzi też ogromne problemy klimatyczne. Więc potrzebujemy jakiegoś ulok... takiej Rolnictwa bardziej lokalnego, gdzie więcej produkujemy na własne potrzeby, mniej na eksport, i tutaj na przykład no, rolnicy tego nie przyjęliby z, na pewno z aprobatą, ale na przykład kraje, kraje uprzemysłowione powinny, kraje globalnej północy powinny sobie dać spokój z zarabianiem na eksporcie żywności, bo ta żywność u nas nie jest produkowana w sposób powiedzmy opłacalny. No, nasze koszty pracy są na tyle duże, że żeby rywalizować z produkcją z krajów globalnego południa, to musimy tą produkcję subsydiować. Więc dokładamy do tej produkcji, utrzymujemy tą produkcję w taki sposób, w jaki ona działa. E, później wysyłamy tą żywność, żeby rywalizowała z e, tam, z, nie wiem, z indyjskim zbożem, na przykład gdzieś. E, podczas gdy... To no, jest po prostu, raz, że, że w ogóle marnowanie ogromny, ogromnych środków, szkodzenie globalnej gospodarce. E, a dwa, nie zabezpiecza nas przed tymi problemami, które dzisiaj mamy. Rolnicy, rolnictwo jest dosyć specyficzne z tego względu, że no, to, to nie jest produkcja zapałek. Masz, mniejszy, masz mniejszą poda, masz mniejszy popyt, to sobie troszeczkę zmniejszysz produkcję zapałek. Za chwilkę wrócisz do tego, co było wcześniej. Żaden problem. Tu masz sezonowość. Jeżeli zasiejesz, no to zbierzesz. Możesz zebrać mniej lub więcej. Nie do końca masz wpływ na to, ile tego, ile tego zbierzesz ze względu na pogody, które, a, a te problemy będą narastały, bo pogoda ze względu na klimat, będzie się robiła coraz bardziej kapryśna. Będziemy mieli coraz więcej ekstremalnych anomalii, które będą wpływały na, 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 na produkcję rolną. Więc raz, że musimy jakoś zapewnić rolnikom taki parasol bezpieczeństwa, by wiedzieli, że jeżeli jest gorszy rok, to nie zostaną z niczym. Jeżeli jest lepszy rok, to też nie zostaną z niczym, bo tu w rolnictwie jest tak, że jak jest źle, to mają za niskie zbiory i i cierpią, jak jest za dobrze, to mają za wysokie zbiory i cierpią, bo ceny lecą w dół. I to wymaga. Nie można tego traktować rynkowo. No po prostu. Mechanizmy rynkowe działają być może dla, dla wielkich przedsiębiorstw, które sobie pospekulują gdzieś zbożem na rynkach światowych, ale nie dla drobnych przedsiębiorstw, nie dla dobrych rolników. Więc potrzebujemy po prostu dyskusji o tym, jak powinno wyglądać to rolnictwo. Jak, jak uczynić je bardziej lokalnym, żeby działało na lokalne potrzeby. E, Zielony Ład e, wprowadza pewne regulacje, które mówią o tym, żeby mniej nawozić, żeby więcej było upraw ekologicznych, żeby część ziemi odłogować, e, i to wszystko świetnie się wpisuje w małe, e, w mniejsze gospodarstwa. Tyle, że trzeba sobie po prostu zdawać sprawę, że te gospodarstwa małe nie są w stanie rywalizować na rynkach światowych z, e, no choćby z ukraińskim zbożem, które jest produkowane na, w dużo większych gospodarstwach. To jest po prostu tam. Tam są duże, wie, wielkoobszarowe gospodarstwa, których w Polsce nie ma. W Polsce, w Polsce dominuje wciąż mała. Dominują liczebnie przynajmniej małe, małe gospodarstwa. Nie mamy tej dyskusji, skupiamy się zupełnie na tym, co Zielony Ład daje, czego nie daje, na ile, jak zła jest Unia Europejska. Dla rolników, którym no, regularnie dopłaca do, do każdego hektara. I, I jak bardzo nam szkodzi nieimportowane zboże ukraińskie. Tak i myślę, że taka bardzo błędna diagnoza e, przyczyn tego kryzysu, z którym dzisiaj się zmagamy, no to to jest jedna z takich najgorszych cech tego aktualnie postępującego strajku. Też warto tutaj zauważyć, jakie środowiska się do tego strajku dołączają, bo rzeczywiście jest on tworzony przez konfederatów, tak jak powiedziałeś, tam na czele stają jakieś lokalni działacze, którzy są skrajnie prawicowi i rzucają jakimiś okropnymi hasłami, związanymi właśnie czy to z eurokochozem, czy to z jakimś ukropolem i inne tego typu głupoty. No po prostu się tego nie da słuchać. No ale to się przebija, to się przebija, bo oczywiście no, rolnicy są zdesperowani, tak? Rolnicy e, rzeczywiście tutaj m, tak jak powiedziałeś, ponoszą bardzo duże, bardzo duże straty, no ale tak jak powiedziałeś, te straty to nie jest efekt tego, że paru e, pa, paręset tysięcy, parę milionów tych Uchodźców z Ukrainy tutaj przyjechało, i teraz mamy zacząć ich nienawidzić, bo nasze kraje się łączą i Unia Europejska chce nas w ogóle z, z, zniszczyć naszą polską państwowość, i mamy się teraz na nich wyżywać. No, nie, no to jest kompletnie błędna diagnoza całego problemu. W cały strajk angażują się też takie środowiska jak chociażby przemysł futrzarski i dołączają się do tego inne grupy, które są, które korzystają w zasadzie tylko Związek Łowiecki. Tak, to dokładnie, jakieś lobby Łowieckie, które nie ma kompletnie nic wspólnego tak naprawdę z problemami związanymi z rolnictwem, ale dołącza się, bo jest fala eurosceptycyzmu, jest fala prawicowego protestu polskich patriotów, te polskie flagi tutaj doczepione do każdego traktora, więc wszystkie po prostu środowiska, które tylko mogą się na to załapać, no to od razu się dołączają. I to jest to jest znowu, to jest efekt ogromnie nietrafionej diagnozy ludzi, którzy partycypują w tym proteście. Na problem trzeba patrzeć szerzej, trzeba go zrozumieć też szerzej i wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, które go współtworzą. I przestać patrzeć tak powierzchownie na, na całość tego problemu, jakoby Unia Europejska i Zielony Ład to złe rzeczy, Ukraina to też złe rzeczy, my, polskie rolnictwo musi zostać uratowane, tylko w sumie nie wiemy jak i nie wiemy o co chodzi, nie ma żadnych konkretów, ale protestujemy i nienawidzimy Unii. No po prostu to jest... To... Tam w tych postulatach i w tych jakichś tam wyrażanych konceptach rozwiązań, problemów, nie ma za wiele niestety konkretnych rozwiązań, które długoterminowo by pomogły. No ale niestety taki sam w ogóle, taki zamysł jest całego protestu, więc postulaty tegoż właśnie protestu też pewnie będą takie niekonkretne i takie niestety są. Więc no, tak pokrótce myślę, że protest rolników mamy. Czy coś jeszcze chcesz dodać? Ja jeszcze bym dodał jedną rzecz, że tutaj to, to już akurat takie hmm. mm, słowo do, do, do ludzi z, z naszego lewicowego środowiska, żebyśmy... No, wciąż wiele osób upatruje się jakiegoś mitycznego sojuszu chłopsko-robotniczego. Mm, e, Agrarno-robotnicza rewolucja. Trochę tak. E, hmm. Dopatruje się, sympatyzuje z tą antyestablishmentową retorykom, która się pojawia e, na tych protestach, no, można troszeczkę, że tak powiem, ulec takiemu złudzeniu, że, że to jest nasza walka. I ja chciałbym przypomnieć to, co mówiłem no, podkreślić to, co mówiłem na początku, to nie jest nasza walka. E, tam nie protestują pracownicy, tam protestują ci, którzy pracowników zatrudniają. I le, to, co lewica powinna robić, to powinna się upominać o e, warunki pracy osób zatrudnianych przez tych, którzy, którzy się pojawiają na, na strajkach. E, Rolniczych, bo one są fatalne. To, to, to nie jest problem tylko polski. Spora część europejskiego rolnictwa utrzymuje się tylko dzięki fatalnie wynagradzanym imigrantom, którzy później odrabiają te najcięższe sezonowe prace rolnicze. Ale to, to nie są tylko imigranci, to są też lokalni pracownicy, którzy są zatrudniani za niskie wynagrodzenia, na fatalnych warunkach, często w ogóle zupełnie bez jakiejkolwiek legalizacji, bez, be, be, bez umów. To, to są. To są ludzie, o których lewica się powinna upomnieć, ale o nich zupełnie nie słychać. Słyszymy o tych ludziach, którzy jeżdżą traktorami za e, setki tysięcy złotych. E, nie słyszymy o tych, którzy później chodzą zbierać, e, zbierać tam nie wiem, truskawki czy, czy, czy jabłka, czy co tam się zbiera na, e, na polach. No dobrze, to przejdźmy do drugiego tematu dzisiejszego dnia, mm, czyli izraelskiej okupacji Palestyny. Dwa tygodnie temu zakończyły się przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości wysłuchania w kolejnej sprawie, która trafiła do Trybunału przeciw Izraelowi. Konsekwencje prawne wynikające z polityki i praktyk Izraela na okupowanych terytoriach palestyńskich, w tym we wschodniej Jerozolimie. Tak zatytułowana jest sprawa, którą wniosła przed Trybunał sama Organizacja Narodów Zjednoczonych. Nieco ponad rok temu, bo 30 grudnia 2022. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, w której po raz kolejny potępiono izraelskie praktyki naruszające prawa człowieka na terytoriach okupowanych. Tym razem jednak postanowiono zasięgnąć także prawnej opinii Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i ustalić, jakie są z punktu widzenia prawa międzynarodowego konsekwencje trwającej już 57 lat okupacji Palestyny. Tu warto zwrócić uwagę, że MTS nie wyda w tej sprawie wiążącego wyroku, a jedynie doradczą opinii, która będzie służyć i ONZ-owi i, i państwom członkowskim. Sprawa ta jest na swój sposób bezprecedensowa. Swój udział w niej zadeklarowało aż 50 krajów i trzy organizacje międzynarodowe. Wysłuchania z tego powodu trwały aż 6 dni. Reprezentacja każdego kraju Eee, reprezentacja żadnego kraju nie podważała nielegalności izraelskiej okupacji, nawet najbliżsi sojusznicy Izraela, USA i Wielka Brytania, jedynie argumentowali, że Izrael ma prawo kontynuować tę nielegalną okupację ze względu na swoje izraelskie prawo do samoobrony. Wszyscy, dosłownie wszyscy, podnosili konieczność dwupaństwowego rozwiązania pokojowego. Różnice polegały głównie na tym, które aspekty okupacji podnoszono? Jedni podkreślali palestyńskie prawo do samostanowienia, inni krytykowali izraelskie osadnictwo. Niektóre kraje przypominały też o palestyńskim prawie do walki z okupacją. Tu m.in. Chiny miały takie dosyć e, ważne wystąpienie, w którym podkreślano tą, to istotne prawo palestyńskie. E, no, nie czekając nawet na werdyg MTS, który być może zapadnie pod koniec tego roku, można odnieść wrażenie, że świat jest zgodny co do oceny tej okupacji. A jednak z tej zgody zupełnie niewiele wynika. Jakiego, że widzisz szansę na zakończenie izraelskiej okupacji? Dopóki Stany Zjednoczone i dopóki Wielka Brytania, te największe mocarstwa zachodnie, będą stały konsekwentnie i realizowały jakąś tam swoją politykę interesów na Bliskim Wschodzie, która wspiera Izrael. To raczej nieprędko ujrzymy zakończenie tej okupacji. I zauważyliśmy to, czy to w trakcie głosowań w różnych, w różnych gałęziach administracji, właśnie Narodów Zjednoczonych, czy to w publicznych wypowiedziach. No po prostu te oba, oba te kraje konsekwentnie blokują albo starają się opóźnić jakiekolwiek działania mające na celu zatrzymanie tego, co się obecnie dzieje w gazie. I to jest po prostu dramatyczne. Stany Zjednoczone w ogóle szczególnie w ostatnich dniach wykazują się niesamowitą hipokryzją. No nie dość, że są tak blisko powiązane z tak zbrodniczym krajem, jakim jest Izrael, jest to po prostu niezaprzeczalny fakt. To teraz angażują się w pomoc humanitarną w Gazie, zrzucają jakieś tam takie pakunki właśnie, czy to z jedzeniem, czy to z jakimiś potrzebnymi rzeczami, które co jest jeszcze chyba co jest już po prostu tak tragiczne, że aż śmieszne, ale to jest takie śmieszne, że, że po prostu jest tak złe i takie okropne. Te pakunki są zrzucane bez odpowiednich zabezpieczeń i bez wcześniejszego sprawdzania yy, stanu, właśnie takich zapakowań. A te pakunki są zrzucane z bardzo wysokiej. Z bardzo wysokiej odległości, z samolotów, które są naprawdę rozpędzone do niesamowitych prędkości. Więc, i była taka sytuacja już kilka, kilkukrotnie, te pakunki po prostu mają taki przymocowany spadochron, który się ma otworzyć na odpowiedniej wysokości. Często się niestety ten spadochron nie otwiera, no i one po prostu spadają na głowę palestyńczykom, którzy próbują tę pomoc jakoś tam dostać i dla siebie wykorzystać. No to jest po prostu tragiczne i Obserwowanie różnych wypowiedzi, czy to polityków Stanów Zjednoczonych, prezydenta Joe Bidena, który mówi, że może będzie, ten, może będzie niedługo zawieszenie broni, mam pozytywne odczucia co do zawieszenia broni. Oczywiście kilka tygodni wcześniej ani słowem by o tym nie powiedział. Na jego konwencji była taka sytuacja, że jakiś tam jeden protestujący czy protestująca właśnie zaczęła krzyczeć i wypominać mu to, że Stany Zjednoczone partycypują przy tej zbrodni. Jego oczywiście popierający zagłuszyli krzyk, krzycząc te hasło Four more years. Joe Biden, oczywiście uśmiechnięty, wiedząc przeciwko czemu ta osoba protestuje. Odniósł się tylko i wyłącznie właśnie do tego hasła former years bardzo pozytywnie i całkowicie zignorował problem. Więc widać tutaj ignorancję ze strony Zachodu, widać, że nie zależy przywódcom i Stanów Zjednoczonych, i Wielkiej Brytanii na tym, żeby cokolwiek się w gazie zmieniło. Podawane są argumenty tego, że Izrael jest krajem, który najbardziej odzwierciedla nasze zachodnie wartości, i że Izrael jest republiką, że szanują prawa LGBT i Dlatego powinniśmy generalnie zawsze starać się ten Izrael wspierać. No, tylko, że jaką jest reprezentacją zachodnich wartości mordowanie dzieci? Jaką jest reprezentacją zachodnich wartości dosłowne ludobójstwo, które się na terenie strefy gazy teraz odbywa? To jest po prostu absurdem. I niezależnie od tego, jakie wartości mogą wyznawać Palestyńczycy, czy jaka, jakie przeświadczenie, czy jakiś jaki światopogląd tam dominuje, Nigdy jako ludzie po prostu nie powinniśmy stawać po stronie tak okropnej zbrodni. A skala tej zbrodni jest naprawdę niewyobrażalna. To nawet naprawdę nie mam czasami słów. I, i głowa boli od patrzenia na te coraz to bardziej przerażające i coraz to gorsze statystyki. No, liczba ofiar śmierci głodowej już przekroczyła 25 osób, i to jest dopiero początek góry lodowej czubek góry lodowej, bo niedługo będziemy widzieli po prostu dramatyczny wzrost, ludzi, liczby zgonów z powodu głodu. Ale mówiłeś o zachodnich wartościach, ja tutaj sobie pozwolę dodać, że skomentować, że to, to co się dzieje w Izraelu, to jest właśnie przejaw zachodnich wartości, bo e, jest przejawem zachodnich wartości bombardowanie e, cywilów. E, jest przejawem zachodnich wartości głodzenie ludzi na globalnym południu. To, 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 są, to są niestety europejskie wartości, do których się nie lubimy przyznawać. A Izrael teraz to, to, to są takie wartości, które 150-200 lat temu e, były, były czymś oczywistym, teraz już są trochę wstydliwe. Izrael nam wciąż przypomina o tym europejskim dziedzictwie o tym, jak, jak wygląda europejska polityka europejska czy, czy euroatlantycka polityka na, na globalnym południu. Tyle, że dzieje się to bliżej Europy i, i widzimy teraz, jak, jak to wygląda. E, I niestety, niestety, ale przyznam się, że też jestem zaskoczony, bo e, gdyby mnie ktoś zapytał przed 7 października, e, co się może wydarzyć, nigdy bym nie przewidział, że skala tego, że, że skala izraelskiej zbrodni będzie tak duża. E, pamiętam, że komentowałem tuż po, tuż po tym wydarzeniu, że, że ten, no, odpowiedź Izraela będzie straszna, ale no, patrzyłem się na poprzednie, wy, poprzednie wydarzenia, poprzednie ataki na Gazę i no, myślałem, że no, no, zginie 2-3 tysiące Palestyńczyków. Ale nigdy bym nie przypuszczał, że Izrael raz, że będzie gotów tak, mm, bez jakichkolwiek oporów... Do, Zabić 30 tysięcy, a tak naprawdę to, to trzeba mówić o około 40 tysiącach, bo te oficjalne dane, e, oficjalne dane Ministerstwa Zdrowia Gazy e, są bardzo konserwatywne, jeżeli chodzi o sposób zliczania i one, one nie oddają tego, co się tak naprawdę dzieje. Szacunki organizacji pozarządowych mówią o 40 tysiącach zmarłych. 40 tysięcy ludzi zmarło e, w 5 miesięcy i świat na no to patrzy. My po prostu mamy do czynienia z ludobójstwem, które jest na żywo transmitowane przez sprawców, przez sprawców i przez ofiary. I wychodzą później politycy i mówią, że Izrael ma prawo do samoobrony. I, i to, to jest obrzydliwe, e, ale też e, to, co jest obrzydliwe, to jest to, jak często od, e, i politycy, i, e, i opinia publiczna, i media odmawiają uznania tej rzeczywistości palestyńskiej, tego, że tam trwa okupacja. Wspominałem o tej rozprawie na przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Tam, gdy, gdy, gdy trzeba mówić przed sądem, to wychodzą dyplomaci różnych krajów i mówią tak, tak, tam trwa okupacja, ta okupacja jest nielegalna. Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych zarzeka się, że Stany Zjednoczone w żadnym wypadku nie popierają, nie popierają zaboru ter, terytoriów drogą zbrojną, czyli to, co zrobił Izrael. I to. Tak się rodzi okupacja. No, trzeba najpierw zbrojnie zająć jakieś terytorium. Hmm, ale później wychodzą politycy, y ignorują to, że, że tam trwa ta okupacja, że to co się dzieje jest wynikiem nie ataku 7 października, tylko wynikiem półwiecznej okupacji. E wychodzą dziennikarze, którzy w ogóle nie chcą przyjąć do wiadomości, że, że tam trwa okupacja. I udajemy, właśnie, że, że Izrael jest takim krajem demokratycznym jedyną demokracją na Bliskim Wschodzie. Demokracją, która ma więcej, więcej braków niż jakakolwiek demokracja w, w Europie. To trzeba sobie powiedzieć, bo obowiązuje tam cenzura. I mamy do czynienia z systemowym apartheidem. E, jest wiele, wiele takich aspektów demokracji izraelskiej, o których można by mówić, ale to, to, to może nie dziś. Yy, I to daje usprawiedliwienie do wszystkiego, co, e, co, co robi Izrael. I ta, ta pomoc humanitarna amerykańska zrzucana jest naprawdę przejawem takiej obrzydliwej hipokryzji, gdy jedną ręką wysyła, wysyłana jest broń, która służy do zabijania palestyńczyków, a drugą ręką e, tutaj akurat no, proporcje są zaburzone, bo, bo oczywiście tej pomocy humanitarnej jest dużo mniej niż broni, która się wysyła, e, amunicji, którą się wysyła, a drugą, e, drugą ręką troszkę się tam pomocy humanitarnej zrzuci, przy okazji zabijając e, kilkoro palestyńczyków e, i udaje się, że no, my się staramy tutaj o, o zadbanie e, o, o ten humanitarny aspekt, ale to, 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 co się dzieje w Gazie widzimy, możemy obserwować, bo to jest wyjątkowa, wyjątkowa sytuacja, gdy naprawdę na żywo możemy śledzić, co tam się dzieje. Możemy obserwować nagrania, jak izraelscy snajperzy strzelają do dzieci. Możemy obserwować, jak izraelscy żołnierze szabrują e, domy po wypędzonych palestyńczykach, jeżdżą sobie na rowerkach jakichś dzieci e, i, i zachodni odbiorcy... Nie do końca łapią, że żeby się taki izraelski żołnierz mógł przejechać na dziecięcym rowerku, to to dziecko musiało być zabite albo wypędzone, e, no bo inaczej to dziecko nadal by posiadało ten rowerek. E, I przechodzimy nad tym do porządku dziennego. E, I i to, to już jest trochę, że tak powiem, trochę się do tego przyzwyczailiśmy, chociaż mam wrażenie, że się odmieniałem lekko opinie, bo jeżeli się popatrzymy na, na, i na skalę protestów, i na, na zmiany w opinii, opiniach publicznych, to yy, jednak powoli dociera do ludzi, że mamy do czynienia z potworną zbrodnią, i popieranie ludobójstwa, nawet jeżeli to robi Izrael, to nie, niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem i dobrą postawą. To jednak to, co mnie bardziej ciekawi, to to, jak można byłoby zmienić, zakończyć tą okupację. Bo to, to jest istotne, bo ta, ta wojna, która trwa teraz, znaczy ta, ta, ta odsłona tej wojny, bo to nie jest, ta, ta wojna się zaczęła e, dużo wcześniej. Eee, look, kiedyś się skończy, oczywiście to, to jest pytanie, czy, czy, czy pochłonie 50 czy 100 tysięcy palestyń, palestyńskich żyć, eee, ale to nie zakończy okupacji I pytanie to na czym się warto zastanawiać, to co zrobić, żeby zakończyć okupację Palestyny. I tu pozwolę sobie sięgnąć po izraelskie źródło, bo o ile Europejczycy zupełnie szcz, szczególnie jeżeli porozmawiasz sobie z polskimi klakierami Izraela, takimi nie wiem, gdzie nie mówię tutaj już teraz, chociaż w mediach też się że wystarczy nie wiem Tomasz Lis. To dla nich w ogóle nie istnieje coś takiego jak okupacja, a jeżeli już jest, to na pewno sobie palestyńczycy zasłużyli. E Izraelczycy często na te tematy mówią bardziej otwarcie, mimo tego, że, że tam naprawdę jest, są straszne, ekstremistyczne nastroje w, w izraelskim społeczeństwie. Ale zdarzają się głosy takie, jak choćby artykuł m, z 29 grudnia, e, 29 lutego tego roku, e, w izraelskiej gazecie Harec: Karolina Landsman pisze, e, świat musi ocalić Izrael od. E, korumpującej, czy y, okupacji, no bo to, to nie jest pierwszy taki głos, że, że ta okupacja Palestyny po prostu drastycznie zmienia Izrael, sprawia, że staje się coraz mniej, coraz bardziej autorytarny, coraz bardziej prawicowy. Y, ale to tytuł tytułem, to co, jest, to co jest ciekawe w tym artykule, to właśnie Lanzman pisze, że e, to pisze o tym, co świat powinien zrobić. Świat powinien jednostronnie uznać istnienie Palestyny, Uznać, narzucić, jakie są, jakie mają być granice palestyńskiego e, państwa e, uznać, że wszystkie żydowskie osiedla na okupowanych terytoriach powinny zostać zlikwidowane, a koloniści ewakuowani, po prostu potrzy, e, apeluje do świata, by ustalił, jak ma wyglądać porządek i zmusił Izrael do zaakceptowania, bo sam Izrael nie wycofa się z tej okupacji. Jest tak w nią uwikłany i tak przez nią e, Zmieniony, że nie ma, nie ma co liczyć na opamiętanie się. I, i, I to jest bardzo interesujące, że tego typu głosy częściej właśnie można przeczytać w izraelskiej gazecie, ale nie usłyszysz tego typu, typu głosów w polskich mediach na przykład. Tak, to prawda. I to jest rzeczywiście problem. No, wydaje mi się, że oczywiście ta nasza wspólna historia, którą Polacy, nasz naród posiada. Z, ze swoją mniejszością właśnie żydowską. To, jak bardzo jesteśmy też z Izraelem związani, nie tylko obecnie sojuszem, tym, że jesteśmy w tej samej strefie wpływów, ale tym, że jednak w, w kontekście chociażby II wojny światowej no byliśmy w czołówce narodów najbardziej prześladowanych, najbardziej opresjonowanych przez chociażby właśnie nazistowski reżim. No, ta historia ma jakiś tam ciężar cały czas. My czujemy echo tej historii i to się też bardzo przejawia w polskiej przestrzeni publicznej. Bardzo ciężko jest spojrzeć nam z perspektywy, właśnie osób, funkcjonujących w tej polskiej przestrzeni publicznej na konflikt palestyńsko-izraelski i powiedzieć, że rzeczywiście, powiedzieć publicznie, że rzeczywiście Izrael tutaj popełnia ogromne zbrodnie i, i że powinien wycofać się całkowicie z tej okupacji, bo od razu spotyka się to z pewnym takim pushbackiem ze strony większości, przynajmniej dotychczas tak było, bo rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, te nastroje się całe szczęście zmieniają i te, tych protestów jest coraz więcej, ludzi uczestniczących w tych protestach jest coraz więcej, ale jednak cały Cały czas te oskarżenia, czy to o antysemityzm, czy to o jakieś inne formy uprzedzenia, bazowanych na nie do końca merytorycznych czynnikach, cały czas te oskarżenia się pojawiają i bardzo rzeczywiście ciężko jest. Ja, ja przynajmniej nie, nie spotkałem się rzeczywiście z jakimś takim, z jakąś większą medialną prezencją w Polsce, takiego, takiej merytorycznej krytyki. I wzięcia pod uwagę szerszego, ten, szerszego zakresu tego tematu i pokazania tego, jak Izrael sam trochę doprowadził do takiej sytuacji, że rzeczywiście taki kryzys w Palestynie i w gazie teraz istnieje. Pamiętam taką jedną rzecz. Z pierwszej ramówki to było pierwsze wydanie tych nowych polskich wiadomości o 19:30, i tam była jedna wzmianka dotycząca. Właśnie strefy gazy i konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Natomiast ta wzmianka kompletnie nie dotyczyła jakiejś większej analizy tego w ogóle, z czego ten problem wynika. Powiedzenia o takich rzeczach, że jednak Izrael ten system apartheidu wprowadził i palestyńczycy de facto są wychowani teraz w systemie opresji którym, któremu musieli podlegać, no nie było kompletnie o tym żadnej wzmianki, fragment w wiadomościach dotyczył strat, strat sektora turystycznego Jerozolimy i tam były wypowiedzi przedsiębiorców, którzy mówili, jak to strasznie źle na nich ta wojna wpływa i po prostu ma marzą o tym, żeby to się wreszcie skończyło, no świetnie, jakby taka forma analizy, jeżeli taką formę analizy przyjmiemy no to rzeczywiście się wydaje, że ten konflikt jest Płytki i jakiś taki w sumie, no Izrael walczy tylko z terrorystami, niech ich wreszcie pokona i niech to się wszystko skończy. No, no nie, no to nie jest coś, co się wydarzyło w próżni, tak? Te ataki terrorystów Hamasu to nie jest efekt jakiegoś. To, to, to samo z siebie to nie powstało. Jakby warunki do wytworzenia się takiego wydarzenia i. Warunki też do zwiększenia się tak dużej popularności Hamasu wśród Palestyńczyków stworzył sam, stworzył sam Izrael. I zresztą tworzy je nadal, bo poparcie Hamasu od początku tej inwazji Izraela na strefę gazy i od rozpoczęcia tego ludobójstwa wzrosło do chyba tam skali 70-75%. Więc Izrael aktywnie przyczynia się do tego i zresztą też wcześniej finansował. Co wykazały pewne raporty i co pokazują pewne doniesienia dziennikarskie, że Izraelowi na rękę było to, żeby Hamas jak najbardziej tą swoją popularność zbudował, żeby potem miał Izrael usprawiedliwienie na tą interwencję. Interwencję oczywiście w cudzysłowie w gazie, żeby tych terrorystów powstrzymać. Na rękę Izraelowi jest Hamas. Oni tam już się zabudowują w tej strefie gazy. Powstają deweloperskie plany zagospodarowania tej ziemi, która teraz jest kompletnie zniszczona i zabrana Palestyńczykom stają nowe osiedla, no po prostu cudownie sobie już zaczynają żyć, a y, życie, a, a istnienia Palestyńczyków z tej ziemi wygonionych są kompletnie dla nich bezwartościowe. Dla nich i niestety dla większości zachodnich mediów dopóki ten stan rzeczy będzie obowiązywał i dopóki dalej będziemy trwać w takim niedoinformowaniu i w takiej ignorancji trochę naszej zachodniej, no to się kompletnie nic nie zmieni. To nie traktowanie Palestyńczyków jako pełnowartościowych ludzi je, no jest po prostu tak oczywiste, no, nie sposób tego nie dostrzec. To, to jest po prostu rasizm, który mm, być może próbujemy w, na co dzień w Europie, czy, czy w Europie, w Stanach Zjednoczonych, skrywać, ale on przy tej sytuacji wychodzi. Gdyby e, takiego ataku, jakiego dopuścił się Hamas, dopuściła się jakaś organizacja terrorystyczna, która by miała swoją siedzibę, dajmy na to, w Czarnogórze, nigdy nie pozwoliłby na to, żeby Izrael europejski kraj w taki sposób potraktował, jak potraktował gazę. To, 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 nie, to jest oczywiste. Nie, pozwoli, nie pozwolilibyśmy na to, żeby, mo, żeby można było jakieś europejskie miasto tak potraktować, jak się potraktowało gazę. To ma znaczenie, kogo bombardują I, i godzimy się na to, żeby bombardowano palestyńczyków i trochę do nas, powoli, powoli to do nas dociera, że, że to już przekracza wszelkie dopuszczalne granice i że to ma co najmniej znamiona ludobójstwa, tak z formalnego punktu widzenia, bo, bo to jest, tak można ocenić poprzednią, poprzednią decyzję Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który uznał zarzuty o ludobójstwo za co najmniej prawdopodobne i też trochę widać powoli zmianę, ale to jest znowu, gdyby, to, gdyby, gdyby nie to, że to są Palestyńczycy, to gdyby to byli Europejczycy. To, to, to w ogóle by nie doszło do takiej sytuacji. Reakcja byłaby natychmiastowa. Natomiast są Palestyńczycy, więc możemy sobie czekać, aż ta liczba ofiar będzie, nie wiem, 100 tysięcy wnosiła i wtedy może poważnie zareagujemy. Niedawno Parlament Europejski mm, wreszcie po pięciu miesiącach wezwał do zawieszenia broni. Tym razem już nie, nie, nie warunkując to ee, zniszczeniem Hamasu, bo tak wcześniej polowano, czyli tak naprawdę dawano zielone światło Izraelowi, wezwał do, do, do zawieszenia broni, ale nie potrafił się zdobyć na to, żeby wezwać do zakazu handlu z Izraelem. Ale te, te głosy się pojawiają. Między innymi Irlandia i Hiszpania wnioskowały do Komisji Europejskiej, żeby przyglądnąć się umowie stowarzyszeniowej Unii Europejskiej i Izraela, która daje dostęp izraelskiej gospodarce do europejskiego rynku. Ale nakłada też na Izrael wymogi, no których. No, każdy, kto uczciwie na to popatrzy, może powiedzieć, że Izrael nie spełnia kryteriów, jeżeli chodzi o ochronę praw człowieka. I ta umowa w ogóle nigdy nie powinna być podpisana, ale jest podpisana i, jest nie, i te zapisy są nierespektowane, więc pojawiają się głosy, żeby się temu przyglądnąć. I być może to trochę dociera do Izraela, który ostatnio postanowił zostać. Sojusznikiem Ukrainy. O ile wcześniej. Bardzo sceptycznie do tego podchodził, nie zajmował stanowiska w sprawie wojny rosyjsko-ukraińskiej. O tyle nagle. Postanowił zadeklarować, że jest, że jest oddanym sojusznikiem Ukrainy, zaoferował dostawy sprzętu. Więc no, być może, być może Izrael właśnie dostrzega to, że zmieniają się zmieniają się te. Te postawy? No, oby, znaczy, tak. No, to, że Izrael dostrzeże, że te postawy powoli ulegają zmianie, no to jest jedno, ale czy zrobi coś z tym, i czy rzeczywiście to, co się teraz rozgrywa w gazie, to jaka krzywda i to jakie cierpienie tam występuje, czy to się jakkolwiek zmniejszy przez to, że Izrael to zauważy, no. Myślę że, myślę, że raczej mała jest na to szansa. Myślę, że jeżeli już cokolwiek będą chcieli robić, i jeżeli rzeczywiście zauważą, że większość światowa zaczyna się obracać przeciwko nim, no myślę, że ta zmiana będzie powolna. Konflikt na pewno potrwa jeszcze dobrych kilka lat. Rozwiązanie, tak naprawdę, czy jest jakieś rozwiązanie konkretne, które teraz przychodziłoby do głowy? No rozwiązań i konceptów na rozwiązanie tego jest wiele. Natomiast Żadnego z nich nie uda się wprowadzić w życie bez woli, niestety bez woli rządu izraelskiego, ale myślę, że co ważniejsze, bez międzynarodowej woli walki z tym, co się teraz dzieje, z tym ludobójstwem i z tym, co rząd Izraela próbuje robić. Dopóki tej międzynarodowej solidarności nie będzie, dopóki wszystkie rządy naprawdę najważniejszych krajów nie zmobilizują swoich środków do tego, żeby Izrael powstrzymać w tym działaniu, no to. Nic się tam dalej nie ruszy i nie będziemy w stanie e, sytuacji tych Palestyńczyków, tych milionów Palestyńczyków, odmienić. No to tutaj właśnie Karolina Landsman dała nam przykład, <głos》>, jak podążać mamy. Świat musi zmusić. To ja się nie zgodzę, że Izrael musi, że, 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 że potrzebujemy zgody Izraela. Izrael trzeba tak. zmusić, bo mhm. nie zgodzi się. Trzeba zmusić do, do konkretnego rozwiązania pokojowego. Nie jestem zwolennikiem rozwiązania dwupaństwowego, ale lepsze jest rozwiązanie dwupaństwowe niż okupacja w takiej formie, jak jest teraz. I mamy przykład z historii. Do... Wiemy, jak skończył się apartheid w RPA. No, RPA zostało zmuszone do, do tych zmian. To przecież nie jest tak, że Afrykanerzy nagle uznali: OK, my już nie, nie jesteśmy rasistami. Zostali zmuszeni. I to samo trzeba zrobić z Izraelem nie patrzeć się na izraelskie protesty. Przestać uznawać Izrael za, za normalne państwo. To jest państwo apartheidowskie. Kolonialny reżim agresywny, który destabilizuje sytuację na Bliskim Wschodzie, poza zbrodniami oczywiście, które popełnia, to jeszcze do tego destabilizuje sytuację na Bliskim Wschodzie. I świat musi zmusić Izrael do tego, by yy, wreszcie wycofał się z Palestyny i zakończył tę okupację i zbrodnie, które się dopuszcza. Tak, tak. I to jest naprawdę, no jeżeli tej międzynarodowej solidarności nie będzie, jeżeli nie zmusimy ludzi do tego, właśnie Izraela do tego, to nic z tego prawdopodobnie nie wyjdzie. Dopóki Stany Zjednoczone się nie zdecydują, no to będziemy dalej tkwili w tym, co się aktualnie dzieje. No dobrze, temat myślę, że Palestyny dobrze będzie wprowadzał do kolejnego tematu, ale to tak z uwagi na to, że po pojawiają się często porównania sytuacji Ukrainy i wojny na Ukrainie i wojny właśnie w Palestynie, w Izraelu. Ostatnio mieliśmy kolejną rocznicę wojny, już drugą, właśnie wojny na Ukrainie. Do czego właśnie nawiązywałem, mówiąc to zdanie wcześniejsze, w pakiecie pomocy, który ostatnio, ostatnio został uchwalony za, w, przez Izbę Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Ten pakiet pomocy zawierał finansowanie zarówno dla Izraela, czyli dla jego działań zbrodniczych, jak i dla Ukrainy, która broni się przed imperialistyczną agresją. Niejako zrównując te dwie rzeczy, jakoby Izrael broniący zachodnich wartości przez swoją, przez te zbrodnie, które popełnia, byłby na tym samym poziomie i jego działania jego agresja byłyby tak samo usprawiedliwione jak to, co stara się robić Ukraina, czyli bronić właśnie przed tym, Zbrodniczym imperialistycznym agresorem, jakim jest Rosja. No, ale dobrze, te dwa lata wojny minęły. Jaki jest tej wojny obecny bilans? Nie jest do końca jasne oczywiście, tak naprawdę, cała skala strat zostanie prawdopodobnie konkretnie określona już po zakończeniu konfliktu. Natomiast aktualnie, wedle najnowszych danych, jeśli chodzi chociażby o straty cywilne, to Śmierć na Ukrainie, ilość osób zmarłych na Ukrainie w wyniku wojny szacuje się na około 10 tysięcy osób. Ilość osób rannych to jest około 20 tysięcy cywilów. Bardzo, bardzo duże straty w kontekście infrastruktury też Ukraina poniosła, bo około 500 miliardów dolarów na naprawy na okres, na okres łącznie 10 lat żeby ten kraj jakkolwiek przywrócić do stanu funkcjonalności będzie wymagane. No, inwazja absolutnie brutalna, destrukcyjna, pochłonęła wiele, wiele żyć nie tylko oczywiście żołnierzy, ale przede wszystkim tych cywilów, którzy na tej wojnie najbardziej tracą. Wywołała ona kryzys, raczej przyczyniła się do kolejnego kryzysu gospodarczego. O tym zbożu ukraińskim już rozmawialiśmy. E, przyczyniła się też do kryzysu migracyjnego, bo miliony Ukraińców przed tą wojną zaczęły uciekać. E, ci oczywiście, którzy, mężczyźni, e, ci którzy próbowali, Ukraińscy, no to byli tam zatrzymywani, wyłapywani przez ukraiński rząd i siłą wcielani do armii, e, żeby starać się walczyć przeciwko najeźdźcy. No, Generalnie rzecz ujmując, naprawdę brutalna i jak każda wojna zresztą, bo tak naprawdę niczym, niczym ten proces się za bardzo nie różni od takiej typowej wojny proxy pomiędzy dwoma mocarstwami, jaką widzieliśmy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięcioleci. Oczywiście można tutaj brać pod uwagę różne czynniki kulturowe itd., tak natomiast. Fundamentalnie to jest po prostu wojna dwóch bloków. Bloku zachodniego i bloku rosyjskiego, tego wschodniego. I losy tej dalszej rywalizacji, to jak ona będzie wpływać na nasz świat, rozgrywają się teraz właśnie na Ukrainie kosztem tych milionów Ukraińców, którzy na tym najbardziej niestety tracą. Jak ty byś to tak podsumował? Podsumowałbym, że przegapiliśmy, bo mówimy teraz o drugiej rocznicy, która miała. Którą trochę trudno mówić o celebracji tej rocznicy, ale, na którą, którą przypominano 24 lutego, tak, 24 lutego, to było o 4 dni od 10 rocznicy rozpoczęcia tego konfliktu tak naprawdę, bo 20 lutego 2014 się, rozpoczęły się działania rosyjskie, które doprowadziły do aneksji Krymu, do zajęcia Krymu. Później do rewolty w Donbasie i Ługańsku. I, i to, to warto pamiętać, że tak naprawdę to mówimy już o konflikcie, który trwa 10 lat. Natomiast te dwa ostatnie lata to jest niewidziana od tak naprawdę czasów II wojny światowej, bo, bo nawet konflikt w byłej Jugosławii miał trochę inny charakter, ale niewidzianej od czasów II wojny światowej takiej pełnoskalowej wojny konwencjonalnej, która, która zda, oczywiście od czasów II wojny światowej zdarzały się na świecie w wielu miejscach. Ale nie w Europie. I, i to, to jest ogromnym szokiem dla Europejczyków to. Ja przyznam się szczerze, że też należy do tych, którzy jeszcze pewnie 23 lutego nie wierzyli, że, że, że do tego może dojść, ale doszło do tego, do, do takiej do, do wojny na pełną skalę. I ta wojna toczy się już drugi rok. No i ona ma ogromne znaczenie, bo ona bardzo odmieniła, odmieniła świat, szczególnie Europę. Przez te dwa lata widzimy ogromną militaryzację. No, choćby Polska. Polska w 2024 ma przeznaczyć ponad 4% PKB na zbrojenia. Gdyby nie wojna w gazie, to w tym roku wydawalibyśmy na zbrojenia więcej niż militarystyczny Izrael. No, wojna w gazie trochę, trochę zwiększy wydatki wojskowe Izraela, ale, ale to pokazuje miejsce, w którym się, w którym się plasujemy. Będziemy wydawali. Chyba tylko jedną czwartą mniej niż Ukraina na, na wojsko. No akurat w Polsce to jest w dużej mierze zakup sprzętu. wszystko po... I to nie jest tylko Polska. E... Cały świat się potwornie zaczął militaryzować. Rosną wydatki zbrojeniowe. Znaczy to jest trochę zrozumiałe, bo Rosja, e... atak rosyjski na Ukrainę pokazał, że e... to co do tej pory było domeną globalnego południa, taka niestabilność, zagrożenie wojnami, wojny, na globalnej północy, nie zdarzały się za bardzo w, przez ostatnie 70 lat. Globalna Północ była od nich wolna, a teraz okazało się, że nie jesteśmy tacy bezpieczni, że ani no tu Ukraina swoją drogą, ale ani kraje bałtyckie, ani Polska no nie mogą dzisiaj, nie możemy dzisiaj powiedzieć, że na pewno Rosja nie, nie zaatakowałaby Polski. No to jest mało prawdopodobne, mimo wszystkich tych strachów, które, mm, e, które tam ludzie podnoszą. No, jeżeli już mówimy o jakimś zagrożeniu, to zagrożone są kraje bałtyckie. One są realnie zagrożone i poważnie zagrożone, bo bo tak w ogóle to nawet nie mają jak się obronić, gdyby, gdyby doszło do ataku. Ale no, ja dzisiaj, po, po, po doświadczeniach z Ukrainy, nie, nie, nie dam sobie ręki uciąć, że, że Rosja by nie, nie znalazła powodu do zaatakowania Polski. To powoduje wzrost takiego nie, niebezpieczeństwa i niestety tych nastrojów militarystycznych. I to jest pierwsze dziedzictwo tej wojny. Drugie dziedzictwo to jest niestety rewitalizacja NATO. Europa przegapiła okazję do tego, żeby w związku z tym konfliktem zrozumieć, że potrzebne są jakieś europejskie mechanizmy obronne, żeby Europa była w stanie się bronić przed takim zagrożeniem jak imperialna polityka Rosji bez żerowania imperialnej polityki Stanów Zjednoczonych. Nie zrobiliśmy tego. Europa okazała się niezdecydowana, jeżeli już jakąś. Finalnie Europejczycy bardzo dużo pomocy skierowali na Ukrainę, ale to za każdym razem było takie. Wymuszone, no to najlepszym przykładem są Niemcy, które, naj, które spośród krajów europejskich najwięcej pomocy wysłały do, do Ukrainy, a i tak w powszechnej świadomości pozostaną jako ci, którzy za każdym razem mówili, że no nie, te, 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 ciężka artyleria to jeszcze nie teraz. Czołgi to jeszcze nie teraz, w końcu i tak się godzili, godzili, ale, no ale było, było to za każdym razem wymuszone, opóźnione i, i prawdopodobnie, gdybyśmy tą pomoc, którą przez dwa lata wysłaliśmy do Ukrainy. E, wysłali e, zaraz na początku konfliktu, to sytuacja mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. E, mogłaby, bo m, m, trudno, trudno ocenić, czy na pewno, ale no, nie zrobiliśmy tego. Pozwoliliśmy temu konfliktowi e, się tlić, tlić, złe słowo, przeciągać. E, no, no, trwa dwa lata, pochłonął już ogromną liczbę ofiar i nie zapowiada się na to, żeby się w tym roku to skończyło. Eee, I chyba, e, i chyba, e, ci, e, ch chyba mamy nadzieję, że, że nie skończy się w tym roku, bo, bo jeżeli by się miał skończyć w tym roku, to tylko i wyłącznie e, porażką Ukrainy, y, która, no, tak, prawdę powiedziawszy, wydaje się coraz bardziej nieunikniona. E, to jest tylko kwestia tego, e, jakie będą warunki, e, jakie Rosja narzuci Ukrainie. I kolejna rzecz, którą, na którą warto byłoby zwrócić uwagę, to. E, to, to jest trochę to, co mówiłeś. Nikt nie lubi, jak się mówi na tą... Czy, no może nie nikt, ale e, większość osób nie lubi, jak się mówi e, o, o wojnie na Ukrainie jako o proxy war między Stanami a, a Rosją, bo odbierają to jako o, odbierają to jako deprecjonowanie ukraińskiego wysiłku, jako e, podważanie prawa Ukrai podmiotowości Ukra e, Ukraińców, E, moim zdaniem to zupełnie niesłusznie, bo, bo Ukraińcy walczą o, o swoje. Oni, oni wa walczą przed, bronią się przed imperialną napaścią jednego kraju, e, którym, jednego imperium, Rosji. E, a to, że drugie imperium, Stany Zjednoczone, no, zaangażowały się w to, bo widzą w tym szansę na osłabienie swojego rywala. No i, i tak naprawdę, no, z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, każda, każdy dolar wydany na. Pomoc Ukrainie, to to jest dola, dolar na osłabienie Rosji bez tracenia własnych ludzi. Yy, yy, yy. Tak jak mówiłem, Europejczycy nie lubią słyszeć, że, że to jest proxy war. To, to ma, I z punktu widzenia Ukrainy to nie jest. Z punktu widzenia rywalizacji między imperiami, to jest proxy war między Stanami Zjednoczonymi, trochę jak, jak Wietnam. No, jeżeli mówimy o tym, że to było proxy war między. Stanami Zjednoczonymi, a Związkiem Radzieckim, to przecież nie deprecjonujemy wysiłku e, Wietnamczyków o, o zakończenie kolonialnej e, obecności Europejczyków e, e, i Amerykanów w tamtym, e, w tamtym rejonie świata. Natomiast to, 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 że to jest proxy war ma ogromne znaczenie, bo do tej pory taka krwawa i zbrojna rywalizacja imperiów miała miejsce raczej na globalnym południu. Tam tam się, że tak powiem, wymieniano. Najlepszym przykładem jest Syria, gdzie e, są obecne i wojska rosyjskie, i wojska amerykańskie, i się wzajemnie się nie bombardują, ale bombardują wzajemnie swoich sojuszników. E, czyli tak naprawdę bombardują po prostu, wymi wy, wymieniają się ciosami w, w, syryjskie, w syryjskich obywateli. E, no ale takich miejsc na świecie jest wiele, w których, się, w których ta rywalizacja imperiów przybiera często zbrojny charakter. Nie miało to miejsca od bardzo dawna w Europie, i nagle ta imperialna rywalizacja zagościła w Europie, i to w bardzo taki krwawy sposób. Tak, to prawda. I rzeczywiście to, co wspomniałeś o e, wojnie proxy. Z perspektywy Ukraińców, oczywiście, to nie jest wojna proxy. Oni walczą o swoją niezależność, o. Prawo do posiadania jakiegoś tam własnego tworu państwowego. Z ich perspektywy to absolutnie nie jest wojna proxy i nazywając wojnę na Ukrainie wojną proxy pomiędzy Stanami a Rosją, nie odbieram im tego w żaden sposób, że to jest ich wojna o, o ich niezależność i o ich państwo. To jest jak najbardziej zrozumiałe. Tak samo jak w tym przykładzie Wietnamu, który podałeś. Natomiast fakty są takie, że Stany Zjednoczone korzystają na tym konflikcie. Korzystają na tym, że mogą osłabiać Rosję, nie tracąc przy tym żadnych zasobów ludzkich. Korzystają na tym też prywatne koncerny amerykańskie, wojskowe, produkujące wyposażenie, które mogą sobie ładnie zarobić na tym, że rząd amerykański od nich kupuje tyle sprzętu i wysyła, je, wy, wysyła ten sprzęt na Ukrainę. Oczywiście część krajów potraktowała tą wojnę niejako jako taki magazyn starego wyposażenia, bo bardzo dużo krajów z Europy wysyłało właśnie tam w pierwszej kolejności jakieś tam swoje stare, stare zbrojenia, jeszcze z okresu właśnie zimnej wojny. Natomiast Amerykanie i w kontekście szerszym ich interesy są bardzo, bardzo w ciągu ostatnich lat właśnie dzięki tej wojnie na Ukrainie w bardzo dobrym stanie. To znaczy, tak, no, to też zależy od tego, po jakiej stronie tych interesów jesteś i jak te interesy interpretujesz, bo w Stanach Zjednoczonych widzimy i obserwujemy teraz kampanię prezydencką, gdzie ścierają się Niejako takie dwie wizje tych interesów, taka wizja bardziej izolacyjna, chociaż dalej nie pozbawiona tych imperialistycznych elementów w wykonaniu Donalda Trumpa, który jest okropnym kandydatem i, i nawet nie będę się tutaj wiele razy, nie, nie będę się tutaj jakoś bardzo na jego temat rozwodził, no i jest Joe Biden, który tam tą demokratyczną wizję wspomagania Ukrainy, wspomagania naszych sojuszników NATO promuje. I teraz, oczywiście, w kontekście tego, czy ta wojna się zakończy, czy nie, no myślę, że ten czynnik, i, i w ogóle jak szybko się zakończy, jakim rezultatem, myślę, że ten czynnik wyborów prezydenckich w Stanach będzie miał tutaj bardzo, bardzo kluczową wartość. Bo jeżeli Trump rzeczywiście zwycięży, e, tak jak pokazują niestety sondaże, e, no to. E, może dojść do takiej sytuacji, że rzeczywiście, znaczy ja, ja też nie jestem w stanie przewidzieć, co Trump będzie chciał zrobić, i bo on zapowiadał wielokrotnie, że tam jakby on został prezydentem, to w ciągu jednego dnia ta wojna by ustała i ten konflikt cały by się zakończył. No ale ja nie jestem w stanie przewidzieć takich zapowiedzi, co on realnie będzie chciał y, jakoś zrealizować, czy, czy dojdzie do jakiegoś wspólnego szczytu. Tego nie wiemy. Trump jest niesamowicie nieprzewidywalny. To, co jednak jest pewne, to to, że te interesy Zachodu, dzięki interesy właśnie Stanów Zjednoczonych, dzięki tej wojnie korzystają. Korzystają prywatne koncerny, korzystają firmy, które te zbrojenia, które te bronie i te wyposażenie wojskowe produkują, no i korzystają same Stany na tym, że mogą właśnie bić się z Rosją, bezpośrednio uderzać w Rosjan, nie uderzając swoimi zasobami, swoimi rękami, tylko rękami Ukraińców. I myślę, że to, o czym mówiłeś, to że te, te wojny, te, te operacje i te wojny proxy z globalnego południa przychodzą coraz to bliżej i bliżej Europy i coraz to bardziej są one przez nas zauważane, no to wpływa bardzo na powiększenie się tej świadomości i też niestety właśnie na, narastają, narastają te tendencje do militaryzacji e, krajów. Zaczynamy się coraz bardziej obawiać. Ja też powiem z takiej personalnej perspektywy, że mam, mam takich kilku znajomych moich, którzy. Bardzo źle reagują na najnowsze wiadomości, czy to, czy to z frontu ukraińskiego, czy to jakieś decyzje międzynarodowe, które podejmuje Rosja, jakieś groźby, które wysyłają w naszą stronę rosyjscy politycy. No, jest coraz to większa panika i coraz to większy niepokój w Europie i no jest to bardzo, bardzo niefortunne, natomiast tak jak powiedziałeś, kiedy była pierwsza kadencja prezydentury Trumpa, to mieliśmy idealną okazję do tego, żeby zauważyć, że nie możemy być tak zależni cały czas od Stanów, że, że kiedyś ten czynnik jednak może być niepewny i kiedyś może nas opuścić. Musimy zacząć troszeczkę uniezależniać się od tych interesów imperialistycznych Stanów Zjednoczonych. No nie zrobiliśmy tego i teraz ponosimy tego koszta. No... Właśnie zamiast się uniezależnić, zrewitaliz zrewitalizowaliśmy NATO. Finlandia, Szwecja dołączyły do NATO eee, i możemy skończyć sytuacji takiej, że europejskie NATO się powiększyło, a Stany Zjednoczone się eee, niemalże wycofią z NATO wycofają z NATO, eee, gdy, gdy Trump obejmie prezydenturę. Eee, to, 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 było, to byłoby istotne, gdybyśmy jednak potrafili eee, się od Potrafili zadbać o własne bezpieczeństwo, nie musząc płacić za to wspieraniem ameryka, amerykańskiej polityki. E, bo ja, ja się tu nie zgodzę, że amerykańskie interesy na, na tej wojnie zyskują. Już nie zyskują właśnie ze względu na perspektywę objęcia prezydentury przez Donalda Trumpa i, który, który, i, i przez politykę Republikanów, którzy wstrzymali tą niezwykle ważną pomoc dla Ukrainy. Tutaj w ogóle ten pakiet wobec tego pakietu trudno mieć jednoznaczną opinię, bo on opiewał i na, na niezbędną Ukrainie pomoc. E, I dobrze by było, gdyby ta pomoc trafiła. Zawierał też pomoc dla Izraela, która zostanie wiemy, że wykorzystana do kontynuowania ludobójstwa. E, no, ale e, zablokowanie tej pomocy przez, przez Republikanów e, było istotnym ciosem w amerykańskie interesy. Wiarygodność Stanów Zjednoczonych jako sojusznika drastycznie przez to spada, bo... Mm, Ludzie nie lubią tego. E, o, nikt nie lubi o tym słuchać, ale prawda jest taka, że Ukraina od samego początku miała bardzo niewielkie szanse na zwycięstwo w wojnie z Rosją. No, jednak Rosja jest e, światowym mocarstwem, bez względu na to, jak duże straty poniosła nadal. E, I to nie jest tam dobrze. To, to, to nie jest tak, że nie wiem, niektórzy mówią, że już, już Rosja się otrząsła. No, to, 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 to nie do końca jest tak. Mm, Rosja nadal ma z trudem prowadzi tą wojnę. No, ale po drugiej stronie ma stosunkowo ubogie państwo, które wydaje dzisiaj ogromną część produktu krajowego na, na zbrojenia, i to długo nie może potrwać. Ukraina nie będzie w stanie długo tej wojny pociągnąć. I być może dobrą okazją do rozmów pokojowych, bo, bo Ukraina będzie musiała prędzej czy później dogadać się z Rosją i obawiam się, że to po prostu skończy się na tym, że, że gdzieś będzie jakaś linia demarkacyjna, która obejmie i, do, i Donieck, i Ługańsk, i Krym. I być może okazja na, na dobre warunki pokojowe była w przyszłości, zanim Stany Zjednoczone za, zaczęły znacząco finansować Ukrainę, obiecując im poparcie, co spowodowało, że Ukraina, że tak powiem, zyskała determinację do walki. A teraz, Ukra a teraz Stany Zjednoczone wystawiają Ukrainę, mówiąc: No, sorry, my już więcej, ci, więcej Wam pomocy nie wyślemy, bo, bo tam nasze jakieś wewnętrzne rozgrywki polityczne. No i, i w tej sytuacji Ukraina trochę zostaje na lodzie, bo. bo jeżeli w tej sytuacji dzisiaj <laughs> Ukraina straci e, pomoc amerykańską, to dla Rosji będzie jasny sygnał, że nie warto już negocjować teraz. To lepiej przeciągać tą wojnę i zdobyć wszystko. Po co teraz podpisywać, się, e, e, negocjować i, i zadowalać się tylko częścią, skoro być może za rok będziemy mieli całość? Bo no, trzeba sobie jasno powiedzieć: no, Ukraina ma bardzo niewielkie szanse na e, na Wyjście z tej wojny z, bez uszczerbku. Nie ma najmniejszych szans na odzyskanie Krymu, na odzyskanie Doniecka, Ługańskiego. Bez względu na to, jak nasze sympatie się kształtują. Bo to, to, to nie jest tak, że nie chciałbym, żeby, żeby się to zdarzyło, ale po prostu nie ma na to szans. No, to, to... Trzeba realnie na to patrzeć. I, I niestety Stany Zjednoczone wystawiając Ukrainę teraz, dają sygnał Putinowi, że warto tą wojnę kontynuować. Do. Do końca, aż być może do jakiejś kapitulacji Ukrainy. I to, to, to się bardzo źle skończy i dla Ukrainy. Eee, no i dla, dla nas wszystkich, no bo jeżeli, jeżeli Ukraina. E, no oczywiście nie wierzę w te bajki o tym, że jak tylko Ukraina padnie, to zaraz rosyjskie czołgi pojawią się na polskiej granicy i, i my będziemy następni, ale to, to powoduje stałe zag poczucie zagrożenia. E, tutaj tak złośliwym go powiedzieć, że wreszcie się poczujemy jak spora część mieszkańców tego świata, którzy czują takie zagrożenie wojenne w wielu miejscach na świecie. E, nam się wydawało, że żyjemy w świecie super bezpiecznym, gdzie, gdzie wszystko jest złożone, a tak nie jest. E, no, więc będzie to poczucie, poczucie zagrożenia, e, będzie impuls do dalszej militaryzacji, e, do tego żebyśmy zamiast na, na pożyteczne cele wydawali na zbrojenia. I trudno będzie z tym walczyć, no bo to trochę będzie uzasadnione. No, słuchajcie, mamy zaraz na granicy agresywne imperium. Eee, I znowu trochę, trochę tutaj będzie, albo się sami zbroimy, albo, albo liczymy na to, że, że inne imperium nas obroni. Eee, czyli Stany Zjednoczone, ale to imperium pod rządami Donalda Trumpa może nie chcieć nas bronić. Albo, a przynajmniej nie, nie, nie za darmo. Eee, więc, no, to, to tak mówię, dlatego nie uważam, że interesy amerykańskie tutaj bardzo zyskują. Przy czym oczywiście przemysł zbrojeniowy na tym strasznie korzysta, wszystkie kraje się wy, wyczyściły z magazynów. Polska też przecież wysła, no, wysłaliśmy niemal wszystkie stare T-72. E, dzięki czemu, e, p, i to było powodem do zamówienia Abramsów, do zamówienia czołgów koreańskich. E, I tak kolejno, to dosłownie wszystkie kraje europejskie. E, jak już musiały pomagać, to, to, no, to przecież nie wyszło najnowsze uzbrojenie, tylko wyszło to starsze uzbrojenie. To starsze uzbrojenie trafia na Ukrainę, um, która stała się poligonem e, doświadczalnym dla całego światowego przemysłu zbrojeniowego. E, wiele tych e, broni, które się produkuje od dziesiątków lat, nie miało okazji się sprawdzić w, w takiej pełnoskolowej e, wojnie konwencjonalnej. A teraz tutaj nagle zostali prezent, mogą sobie posprawdzać jak to działa, więc, więc z ochotą to wy, ten sprzęt wysyłali. I, a a firmy zbrojeniowe z ochotą wyprodukują wszystko, wszystko co, e, nowe, co potrzeba. <grych> e, za tym wszystkim kryje się po prostu e, ogromny dramat e, Ukraińców, bo to państwo, Ukraina jest państwem, które w, gdy Rosja zaatakowała w, 2020, w 2022, dobrze mówię? Tak, w 2022 wydawało na obsługę zadłużenia zagranicznego więcej niż na e, zbrojenia, a na zbrojenia już wydawali stosunkowo dużo, bo w 2014 Rosja zaatakowała pierwszym, e, za pierwszym razem. E, to był kraj koszmarnie zadłużony, kraj z ogromnymi problemami wewnętrznymi, z... E, Paraliżującą gospodarkę oligarchią. Zresztą ta, ta, ta oligarchia w dużej mierze stoi, oligarchowie w dużej mierze stoją za, za tą rebelią w Ługańsku i Doniecku. To, to nie są ludowe zrywy, tylko, tylko po części bunt ukraińskich ukraińsko-rosyjskich oligarchów przeciwko zmianom na Ukrainie. No ale to, to był kraj, który miał ogromne problemy i ta wojna te wszystkie problemy pogłębiła. Do tego w trakcie tej wojny. Ta wojna stworzyła warunki do tego, żeby jeszcze bardziej demontować ukraińskie państwo, wdrażając coraz bardziej neoliberalne reformy, po części pod wpływem nacisków państw zachodnich. My wam udzielamy pomocy, wy, wy nam tutaj dostosujcie prawodawstwo, żeby nam się lepiej robiło u was interesy. I z tej wojny Ukraina wyjdzie zdewastowana. Hmm. Już teraz, jakby się ta wojna teraz zakończyła, to, 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 to byłoby bardzo źle. E, a im dłużej ona będzie trwała, tym, tym będzie gorzej. E, wspominałeś o tym, że tam setki miliardów dolarów będą potrzebne na odbudowę. E, i, który, I tych pieniędzy nikt Ukrainie nie da. E, apel o, o anulowanie długu zagranicznego Ukrainy no, skończyły się niczym. Łatwiej było wyciągnąć pieniądze na zakup broni niż anulowanie długu. Ukrainie. są przykład z tym, z tym, jak pomagamy w sprawie zboża ukraińskiego, jest się tym przykładem. Łatwiej nam znaleźć środki na wysłanie broni do Ukrainy, niż na, niż na pomoc z, w sprawach gospodarczych, żeby choćby coś, coś z tym zbożem zrobić. Nie, 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 nie. udało nam Nie udało się Europie, jakiejś specjalnie Ukrainie, pomysł gospodarczo. No i ten problem, ten problem będzie. Ukraina jest. Zdewastowana i, i niestety współczesny świat to jest świat, w którym odbudowa wygląda tak jak w Iraku. E, gdzie dziesiątki miliardów dolarów wpakowane w odbudowę Iraku skończyły się większą dewastacją Iraku niż sama iracka wojna. I niewykluczone, że odbudowa Ukra Ukrainy po wojnie będzie wyglądała podobnie. Tak, no i to jest niestety efekt tego, że ten świat jest ten świat, w którym obecnie żyjemy, rządzony jest przede wszystkim przez interesy. E, to jak sobie fajnie zarabiają na tej wojnie koncerny wojskowe, jakie mają poligon do tego, żeby te swoje nowe wynalazki testować. I jak te prawo potem wyglądać będzie na Ukrainie, jakie będzie ono neoliberalne i ile będzie ono, jak bardzo ono będzie destabilizować ten kraj po tym, jak już i tak został on tak zniszczony i zdewastowany przez wojnę. No to jest wszystko efekt tego, że najwięksi przedsiębiorcy, najwięksi oligarchowie, miliarderzy traktują często wojnę, traktują ten konflikt. No i też liderzy państwowi traktują ten konflikt, jak zresztą każdy inny, jako Przede wszystkim okazję do zarobku, jako okazję do przetestowania nowych wojskowych technologii, do sprawdzenia, co działa, co nie, w przygotowaniu na jakieś tam ewentualne przyszłościowe wojny, przyszłościowe konflikty. Jest to naprawdę dramatyczne i, tak jak powiedziałeś, najbardziej na tym cierpią Ukraińcy, którzy są pozbawieni swoich dobytków, pozbawieni swoich domów, wcielani siłą do wojska, muszą uciekać. Przed tą, przed tą wojną znajdują to schronienie często właśnie w Polsce czy to w innych krajach zachodniej Europy. Gdzie często również są, szczególnie teraz, atakowani na, na takim właśnie ksenofobicznym, nacjonalistycznym poziomie, gdzie z jakiegoś powodu, co jest przykre zresztą, zaczęliśmy jako naród oddalać się od tej, od tej koncepcji pomocy i, i solidarności jakoś, jakiejś z tym narodem. Coraz częściej pojawiają się takie głosy zniechęcenia, co już można zaobserwować w naszej przestrzeni publicznej i korzystają na tym prawicowi politycy nasi y, którzy w kampaniach wykorzystują na przykład właśnie Konfederacja wykorzystywała takie, takie hasło żeby pozbawić socjalu Ukraińców bo oni żerują na naszej dobroci, żerują na naszym budżecie i są niesamowitym obciążeniem kiedy w rzeczywistości te wydatki na ten socjal stanowiły jakiś tam z, absolutnie znikomy procent całego budżetu więc no, korzystają na tym, korzystają na tym prawicowi politycy, korzystają na tym liberalne elity, które na tym zarabiają. Kiedy to fundamentalnie cały ten proceder, cała ta wojna po prostu jest niesamowitą krzywdą dla normalnych ludzi, dla zwykłych ludzi, dla ludzi codziennych, którzy na Ukrainie żyli, którzy starali się jakoś prowadzić te swoje żywoty w miarę spokojny sposób. No, oczywistym jest, że Ukraina nigdy nie była krajem jakoś niesamowicie stabilnym, natomiast to jakie resztki miała tej stabilności zostało kompletnie zanihilowane przez tą inwazję, która rozpoczęła się dwa lata temu. No, i teraz się niestety z, tych, z tymi konsekwencjami tego, co się tam dzieje, będzie musiała mierzyć przez następne dziesięciolecia, bo nie wiem, ile zajmie e, odbudowanie tego kraju, jeżeli kiedykolwiek on się odbuduje do stanu e, właśnie przedwojennego. Tak naprawdę, w obliczu tych zmian, które teraz są wymuszane na rządzie ukraińskim, w obliczu tej całej destrukcji, która tam ma miejsce, wątpię, żeby kiedykolwiek było możliwe osiągnięcie jakiegoś stabilnego tworu państwowego e, Ukrainy. Po prostu e, jest za duży jest ten ciężar wydarzeń, który spoczywa na, ich, na jej barkach. No, jeszcze jeżeli mówimy o stabilizacji, to będzie trudna stabilizację, gdy część ukraińskiego terytorium będzie w ten czy w inny sposób okupowana przez Rosję, bo tak mówię, no, nie ma dzisiaj perspektyw na to, żeby, żeby to się zakończyło, żeby Ukraina odzyskała kontrolę nad Krymem, Donieckim czy Ługańskim. A coraz bardziej prawdopodobne jest to, że jakaś przyszła linia demarkacyjna będzie sięgała trochę dalej na zachód, co powoduje, że Ukraina pozostaje krajem częściowo okupowanym i na, na całe dziesięciolecia z, zdestabilizowanym. To znamy takie sytuacje z wielu miejsc, nie wiem, choćby Osetia i Gruzja. No, to Cho, takie coś jest choćby y, idealnym sposobem na zablokowanie ukraińskiego członkostwa w NATO. To akurat, powiedzmy, jako przeciwnika NATO, średnio mnie martwi, ale, y, ale dla Ukrainy już to jest blokada. Nikt nie zdecyduje się na przyjęcie Ukrainy do NATO, gdyby nawet chciano, jeżeli część terytorium Ukrainy będzie y, kontrolowana przez Rosję, bo to by postawiło tak naprawdę NATO w stan wojny z Rosją, ale też zablokuje wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, jeżeli, jeżeli część Ukrainy będzie kontrolowana przez, yy, przez Rosję, to Ukraina nie będzie miała szans na, yy, na integrację z, yy, na członkostwo w Unii Europejskiej. Znowu, gdyby była taka wola, bo, bo z tą wolą to yy, w trakcie wojny trochę, trochę o tym mówiono, ale jak już by się sytuacja uspokoiła, uspokoiła, to by się znalazło bardzo wiele powodów, żeby Ukrainy nie przyjmować, bo, bo ta europejska solidarność na pstrym koniu jeździ. Yy, yy, więc no, to, to, to niestety jest bardzo poważny dramat. Ja jeszcze przy tej okazji bym zwrócił uwagę też na, na jedną rzecz. To jest taka trochę błaha w stosunku do, do tego wszystkiego, co się dzieje, ale to też ta, ta wojna na Ukrainie obnażyła sporo słabości lewicy. Bo tak patrząc na e, lewicowe reakcje na to, co się działo na Ukrainie, to mam wrażenie, że bardzo, że może nie bardzo duża, ale spora część lewicy okazała się mieć istotny problem e, z oceną imperializmów, bo mieliśmy zachodnią lewicę, część zachodniej lewicy, która bardzo dobrze dostrzega problemy z imperializmem amerykańskim. Tak, tak dobrze, że przestała widzieć imperializm rosyjski. Ale z kolei po drugiej stronie mamy, e mamy lewicę z Europy Środkowo-Wschodniej, która tak dobrze dostrzega imperializm rosyjski, że przestała dostrzegać imperializm amerykański. E i, i, I tutaj też mam wrażenie, że dla sporej części lewicy to. To, to było widoczne, że, że po prostu nie potrafimy popatrzeć na to, na to że jeden imperializm nie wyklucza drugiego imperializmu. Że to, że, że jesteśmy, że na przykład z polskiej perspektywy, to, że jesteśmy sąsiadami jednego agresywnego imperium, nie oznacza, że inne agresywne imperium, które w skali świata, w ogóle w takiej skali globalnej jest w wielokrotnie bardziej agresywne, w Europie po prostu tego nie dostrzegamy, bo nie jesteśmy obiektem tego amerykańskiego imperializmu. Ale w skali globalnej, światowej, amerykański imperializm no nie ma sobie porównania. No, no i na przykład w Polsce, w Polsce trochę mieliśmy taki powrót do, do Reganowskich lat 80., walki dobra ze złem. Przy czym tym razem byliśmy w, w, w obozie dobrych, czyli w amerykańskim obozie i, i zaczęto no, na, naprawdę to. Też było nieprzyzwoite, gdy, gdy, gdy lewica zaczęła wychwalać NATO, wychwalać Stany Zjednoczone, zapominać zupełnie o, o grzechach amerykańskiego imperializmu. Oczywiście powodem tego był imperializm rosyjski, który w tym regionie jest realnym zagrożeniem, bo nie wiem dla Ukrainy, e, Polski, Łotwy, Litwy, Estonii, amerykański imperializm jest abstrakcją, a rosyjski imperializm jest namacalny. E, szczególnie teraz. No ale mimo wszystko, od lewicy warto byłoby oczekiwać, żeby, żeby umiała popatrzeć na to trochę, e, trochę bardziej przenikliwie i dostrzegać to, że, e, że nawet jeżeli jesteśmy koniunkturalnie, bo, bo mamy powody do tego, sprzymierzeni z jakimś imperium, to nie sprawia to, że to imperium staje się dobre. Po prostu. E, I że jeżeli jest taka potrzeba, no to korzystajmy z pomocy któregoś z imperiów, które nas może, nie wiem, wspomóc, tak jak na przykład Ukraina korzysta, bo trudno mieć pretensje do Ukrainy, korzysta z pomocy amerykańskiej. No kto by nie skorzystał? Eee, no ale to miejmy świadomość tego, że to, to, że, to że Stany Zjednoczone wspierają Ukrainę, nie, 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 nie anuluje ich, nie anuluje amerykańskich grzechów. Eee, tego, co się, tego, czego się dopuszczali w przeszłości, tego, co się dopuszczają dzisiaj, choćby, nie wiem, w Syrii, eee, teraz w Jemenie, no... Do, do, tego, tego mam wrażenie, że tutaj ta, ta wojna troszeczkę to obnażyła, że, że lewica nie, nie zawsze potrafi to tak obiektywnie popatrzeć. I to nie jest uwaga tylko na, do, do polskiej lewicy, bo to tak jak mówię, to jest też uwaga do e, zachodniej lewicy, no, choćby do naszych przyjaciół z Progressive International, którzy bardzo często tak są zapatrzeni na amerykański imperializm, który tak jak mówiłem w skali globalnej jest, e, no, to nie da się porównać. No, kurczę, Amerykanie mają interesy na całym świecie. Rosja gdzieś tam punktowo. E... I tak bardzo są zapatrzeni na ten amerykański imperializm, że przestali dostrzegać ten rosyjski imperializm. Nie, nie traktowali tego, e, mówili o jakimś zagrożeniu dla rosyjskiej strefy wpływów. Tak, jak było to czymś normalnym, nigdy by nie powiedzieli czegoś takiego, gdyby, gdyby chodziło o Stany Zjednoczone. E, nie uzasadniliby amerykańskiej interwencji zbrojnej gdzieś tam, e, nie, może, bo, bo, bo to nie jest tak, że oni popierali, ale że po prostu nie usprawiedliwialiby tego tym, że, że Stany Zjednoczone poczuły się zagrożone gdzieś. No choćby na Kubie. No, nie usprawiedliwiają embarga dla Kuby tym, że, że Kuba jest wroga Stanom Zjednoczonym, no, czy, czy też nieprzyjazna, bo no, tam, trudno mówić o wrogości Kuby, która niewiele może Stanom zrobić. No ale to, to, to jest coś, to, to, jest, to był test, który Lewica w pewnej mierze, w pewnej części oblała, bo część, część Lewicy za, potrafiła zachować. E, zdrową ocenę sytuacji, ale no niestety nie cała. Myślę, że tyma z akcentem podsumowaliśmy i pogadaliśmy na te trzy tematy w bardzo, bardzo e, szerokim zakresie. E, zachęcamy, zachęcamy do obserwowania naszych mediów akcji socjalistycznej na Twitterze, na YouTubie, gdzie wydajemy Różnego rodzaju audiobooki, rozmowy, podcasty takie jak ten. Można nas znaleźć na Spotify'u, na wszystkich platformach streamingowych, takich najbardziej spopularyzowanych. Dziękujemy bardzo za uwagę. Z wami był Igor Mięsiak oraz Paweł Preneta. Pawle, pożegnaj się. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękujemy. Do usłyszenia. Cześć.